Lubię aktywnie spędzać gdzieś ten wolny czas. Lubię bardzo gdzieś jeździć na rowerze, dokładnie to na kolażówce i gdzieś najwięcej czasu spędzam wtedy na kolażówce, choć czasem też potrzeba po prostu gdzieś tam odpocząć się, w 100% zregenerować i gdzieś też może trochę tą głowę odłączyć od jak i żużla, jak i też jak wspomniałeś, szkoła się skończyła, więc czasem też jest po prostu odpocząć od tego wszystkiego. To są praktycznie sporadyczne dni. Bardzo dużo zawodów juniorskich mam i ciężko trzeba pracować, czy to w warsztacie, czy na torze, więc tego czasu nie ma jakoś za wiele, ale na pewno jest więcej niż w czasie roku szkolnego. Ten wolny czas niby jest od ligi, jednak mamy też inne zawody typu Ekstraligą 24, czy tam jakieś zawody w lidze szwedzkiej. Myślę, że tego wolnego czasu nie będzie jakoś dużo, ale na pewno ten, który będzie, wykorzystam, żeby jeszcze poprawić niektóre elementy, żeby troszkę potrenować. Może czasami odpocząć też trochę od motoru, bo teraz w sumie nie ma czasu trenować, cały czas z zawodów na zawody jeździmy, więc tych treningów nie ma jakoś dużo. Myślę, że po prostu będę chciał coś sobie spróbować, czy poprawić w swojej jeździe, to właśnie teraz będzie na to taki czas. Jeśli już przegiąłem i na przykład długo mnie nie było, no to staram się go spędzić z ukochaną, ale naprawdę jest ich mało i cały czas coś robię, cały czas coś pracuję, jak nie w ogrodzie, to na warsztacie. Mam swoje takie pasje, które no, lubię po prostu robić i broń Boże, nie jakaś kanapa czy telewizor, bo to mi w ogóle jest do niczego niepotrzebne, chociaż nie powiem. Niektóre relacje, tak, żużel, Formuła 1, wyścigi samochodowe, jakieś... No lubię też oglądać, żeby nawet podpatrywać z innych sportów, co się dzieje, kto co robi, jak to wygląda. A tak to po prostu mam swoje takie rzeczy, które lubię jak normalny człowiek, taką pracę swoją, no nie? Albo gdzieś tam odpoczynek w ogrodzie taki aktywny, no nie? Że po prostu coś robisz i przy okazji widzisz tego efekty, a odpoczniesz sobie w naturze. Albo po prostu mój pierwszy, dla niektórych drugi dom, ale mój pierwszy dom to jest po prostu warsztat, no nie? Tam lubię dużo spędzać czasu takiego, że coś robię, wyciągam jakieś wnioski, coś albo sobie naprawię, komu coś naprawię i jestem wtedy spełniony bardzo. Myślę, że jak są te dni wolne, no to przy takiej intensywności, co mamy, to wiadomo, gdzieś tam rowerkiem się przejechać, ale też nie za długo, żeby się, tak krótko mówiąc, nie zajechać, bo tych zawodów jest naprawdę dużo, czasami 5 razy w tygodniu, więc też praca przy sprzęcie dużo zajmuje, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i no, w tym wolnym czasie tam krótki przejazd rowerem, fajnie tak dla odciszenia głowy. Z moją ukochaną Masią. A jaki kierunek, jak miałbym gdzieś wyjechać? O, na pewno Stany Zjednoczone, czy coś w tym stylu, bo akurat dawno nie byłem, kiedyś byłem i mi się bardzo podobało. Tutaj w Europie, w różnych gdzieś tam, na różnych końcach byliśmy, czy ja byłem. Szwecja, lubię po prostu, wiadomo, też podróżować i tak dalej, ale z drugiej strony, jak mam gdzieś jechać na wakacje i, że tak powiem, siedzieć i, nie wiem, patrzeć na słońce, to wolę po prostu ten czas spędzić w ogrodzie, bo będzie aktywniej. Ja może gdzieś na mały weekend w górach, ale gdzieś nawet nie mam żadnych na razie planów, więc może to wszystko się rozwinie, zobaczymy. Teraz skupiamy się na sezonie, na kolejnych meczach, żeby się jeszcze spiąć, nie rozluźnić, gdzieś tam nie myśleć o tych wakacjach, tylko cały czas o tym sezonie, który cały czas jeszcze trwa i jeszcze trochę będzie trwał. I skupiam się po prostu na tym, żeby jak najlepiej jeździć. To na razie o wakacjach nie myślę, bo trzeba się zająć żużlem, żeby być coraz lepszym. Odpoczywamy po przerwie zimowej troszkę, więc później można myśleć o jakichś wakacjach.